dzisiaj zwracamy się z wezwaniem do kuratora opolskiego, kuratora oświaty o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie szkół przed polityczną kampanią wyborczą, dlatego że kuratorium jako organ nadzoru pedagogicznego powinno być bezpośrednio zainteresowane tym, aby szkoły przed politycznymi, partyjnymi działaniami ochronić. Dlatego wzywamy kuratora opolskiego, kuratora oświaty Michała Sieka do natychmiastowego potępienia działań politycznych wiceministra Janusza Kowalskiego, a także zabezpieczenia szkół przed negatywnym wpływem kampanii wyborczej, w tym szczególnie zapobiegania szerzenia mowy nienawiści oraz dezinformacji we wszystkich szkołach w województwie opolskim oraz przede wszystkim wydania oświadczenia dla dyrektorów i dyrektorek sprostowujących tą tak zwaną ideologię gender. Proszę postawić się w sytuacji osoby uczniowskiej, która znajduje się w szkole, w której przez lata czuje się bezpieczna i akceptowana. Szkoła jest otwarta i tolerancyjna. Świat takiej osoby po tego typu wpisach może momentalnie się zawalić i zmienić. Co gorsza, tego typu zagrywki mogą prowadzić do pogorszenia stanów suicydalnych dzieci i młodzieży w szkołach. Wywieszane tęczowe emblematy, które publikuje pan Kowalski na swoim profilu, to nie jest organizacja pozarządowa, która wchodzi do szkoły. To jest czysta potrzeba młodzieży, rozmawiania o tym, poszerzania swoich horyzontów i przyzwolenia na to, żeby być sobą w szkołach, żeby móc czuć się bezpiecznie w środowisku, w którym dzieci i młodzież spędza większość swojego czasu. My nie chcemy, aby osoby LGBTQ+, aby młodzież LGBTQ+, aby dzieci LGBTQ+, byli politycznymi zakładnikami tej kampanii. Ta kampania będzie oczywiście bardzo intensywna, natomiast nie pozwolimy na to, aby żadna szkoła, nie pozwolimy na to, aby jakakolwiek placówka była zastraszana w czasie tej kampanii. Nie pozwolimy na to, aby jakakolwiek szkoła ucierpiała w tych atakach. Nie pozwolimy na to, żeby żadna młoda osoba czuła się źle, miała kryzys zdrowia psychicznego przez polityczne ataki wiceministra Janusza Kowalskiego. Wszystkie działania, które zostały zaprezentowane przez wpis wiceministra Janusza Kowalskiego, są polityczną zagrywką, która nie powinna mieć miejsca, są propagandą wprowadzaną w obszar szkół, gdzie nie ma na to miejsca, nie ma na to przyzwolenia, aby kampania wyborcza, która wystartowała kilka dni temu, jej filarem była mowa nienawiści. Cieszymy się bardzo, że dwukrotnie ranking szkół przyjaznych LGBTQ+, odbywał się pod patronatem prezydenta miasta Opole, dlatego że to właśnie samorządy stoją po stronie szkół i nie tylko w Opolu, ale też w innych miastach, w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, takie patronaty są przyznawane, aby pokazywać to, że szkoła ma być miejscem bezpiecznym, bo szkoła nie ma być tylko kursem do matury, ma być też miejscem rozwoju młodego człowieka. Taki apel do dyrektorów i dyrektorek jest tylko i wyłącznie działaniem politycznym. Nie ma naszej zgody na to, żeby jakakolwiek kampania wyborcza toczyła się z takim zaangażowaniem szkół. Z naszej strony oczywiście każdą szkołę będziemy przed takimi atakami chronić.